dzień 12. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way, and oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the triumphant. Come ye to Bethlehem. Myślałam, że te ciastka nie będą jakieś super, ale szczerze polecam Wam. One są właśnie takie czekoladowe i pomiędzy jest taki fajny krem, troszeczkę jak biała czekolada, troszeczkę jak mleczny, coś takiego. Także jedno ciastko się ostało i zobaczcie, jaki bardzo ładny tutaj reniferek jest z białej czekolady. Także fajne, takie zawinięte są te ciastka, więc rzeczywiście to wygląda tak jak ta warstwa. No i kaweczka. Kaweczka musi być, proszę bardzo. Kaweczka jest mleko kokosowe spienione i espresso dodane, także jest tyle śniegu, że zasypał on okna w dachu, więc na korytarzu jest ciemno tak, jakby była noc cały dzień. A ulica wygląda w ten sposób, także w ogóle nie widać jezdni. No ale super, zima, jest śnieg, więc ekstra. Robię sobie szybki makijażyk, więc stwierdziłam, że przetestujemy sobie dwie rzeczy, które były ostatnio w kalendarzu Makeup Revolution. Jest to ten cień błyszczący, a także olejek. Olejek dałam już na Instagram, roleczkę, także tu Was zapraszam na mój Instagram. Bardzo ładna moim zdaniem ta roleczka wyszła, więc jak Wam się podoba, to będzie mi miło, jak zostawicie serduszko, komentarz, zapiszecie. Chciałabym tego Instagrama też fajnie rozwinąć, a niesamowito mi sprawia ostatnio przyjemność nagrywanie właśnie takich produktowych rolek też, na przykład ze swatchami, także to tego będzie dużo, oczywiście. No i myślę, że w tę stronę będę szła. No a tu mamy ten cień, zobaczmy sobie swatcha. Bardzo mnie on ciekawi, bo wygląda na naprawdę bardzo ładny. I mówię, nie, musimy przetestować. O kurczę, patrzcie. Zobaczcie, jak on odbija. Coś ładnego. Także zobaczmy, jak będzie na oku. To są takie cienie ogólnie błyszczące, które nakładamy na oko i rozcieramy i to jest tak naprawdę wszystko. Więc to jest idealny makijaż oka, jeżeli coś chcemy nałożyć, a nie mamy czasu. To jest fajne. Do tej pory płynne cienie, jakie miałam, to miałam chyba tylko i wyłącznie z Belle. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, to jest taki rudy odcień. I nie wiem, spróbujmy palcem rozetrzeć. Także głównie miałam cienie z Bella. Teraz mają też takie bardzo fajne, używam teraz z świątecznej kolekcji. I tam jest taki przede wszystkim white chocolate, on jest jaśniutki. I super wygląda jako sam na powiekę. I jako taki błysk w kącik oka. I patrzcie, roztarłam tylko palcem. I zrobiło się tak jakby blendowanie normalnie. Bardzo ładnie to wygląda. Troszeczkę ciemniejsze oko? Spoko, uważam, że jest ok. I jak na dziś to chyba tyle wystarczy, dodam sobie może jeszcze kreskę. Ale bardzo ładnie te drobinki odbijają. Super, bardzo mi się to podoba. Tutaj jest więcej krycia, wiadomo, bo nałożyłam tego bardzo dużo. A tutaj teraz nałożyłam no dosyć mało, jeszcze jak roztarłam palcem. To już to krycie się zmniejszyło. I zobaczcie, nakładamy tylko, rozcieramy i koniec. Także cienie w płynie są naprawdę fajne. A, no i z tego Bella jest właśnie jaśniejszy i trochę ciemniejszy. Jak chcecie zobaczyć, to mamy test kolekcji na YouTubie. To też Was odsyłam oczywiście. A co, dzisiaj odsyłam Was do filmików. No i tak, bardzo mi się to podoba. Taki brokacik tutaj widać na tym oku. Nie wiem, czy to kamera złapie, ale naprawdę fajnie to wygląda. Powalczymy z tą kamerą, zobaczcie. Teraz już widać ten błysk, ten brokacik, no mi się bardzo podobał. Fajnie to wygląda. Jako uzupełnienie jeszcze makijażu też będzie super. Także plus. Pomyślałam, że narysuję sobie jeszcze do tego kreskę brązową. Może taką bardziej zgaszoną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I myślę, że to jest super opcja. Właśnie dodać jeszcze coś w kąciku zewnętrznym. I jest super. Będę to używać teraz, bo
To jest naprawdę fajny patent, żeby coś na tym oku się działo i żeby to zrobić szybko, a nadal żeby fajnie wyglądało. Także cienie wpłynie na plus. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day I gave it away. Tak to wygląda z kreską. Mam dzisiaj taki zły dzień, jeżeli chodzi o kreski. Trochę nierówne mi wyszły, ale mi się wydaje, że sam makijaż oka jest fajny. Tuż użyjemy sobie ten, co też był ostatnio w kalendarzu, tylko że go mam otwartego. Jest to ten z Avonu. Jest to legendarna długość. On bardzo fajnie wydłuża, też go lubię. I tak stwierdziłam, że czasami w vlogmasach wam pokażę też, jeżeli chodzi o testy tych kosmetyków, które są w kalendarzu. Sama chętnie przetestuję, no a też niektóre rzeczy mam. I znalazłam, że mam jeszcze jedno opakowanie tego tuszu z Avonu, więc na pewno dam wam do rozdania jeden, żebyście też sobie mogli przetestować. No bo wiadomo, teraz rozdanie będzie jutro, 13. Kolejne. O, dzisiaj muszę wybrać jeszcze zwycięzcę poprzedniego. Dobra, to już wiem, co mamy dzisiaj zrobić jeszcze. No i właśnie jutro będzie kolejne rozdanko, 13. I potem będzie jeszcze jedno 20. A potem w styczniu będą dwa. I potem w każdym miesiącu też będę robić dwa. Myślę, że w losowych właśnie filmach na YouTubie, kto jest aktywny, kto ogląda, no to będzie wiedział. Też w sumie w tytule będę chyba dawać też, że właśnie rozdanko. No i co? Będę patrzeć na aktywność też oczywiście. Czy jesteście tutaj, czy nie. To na pewno zwiększa szanse, no i fajna odpowiedź. Ale tak jak mówię, trochę tych kosmetyków jest i chcę się z wami tym podzielić. Bo tak pomyślałam, że dzisiaj możemy sobie pogadać. Bardzo chętnie sobie z wami pogadam. I widziałam, że ostatnio było Hajlik. Walka, kolejna gala. I wiedziałam, że Masza będzie walczyła ze Staśko. Tak, Staśko? Nie pamiętam, jak ma imię. Jak ona ma na imię? No nieważne, każdy wie, o co chodzi i kto to jest. Zapomniałam teraz. W każdym razie, co sądzicie o tej walce? Ja myślałam, że Masza tutaj naprawdę jednak gdzieś tam powalczy, a tu widziałam shot. No to tak słabo. Nie wiem, bo widziałam, że się chyba tam tłumaczyła, że stres ją zjadł, ale szczerze nie wiem. Nie wiem. Ja się śmieję, że tutaj ja bym tak wyglądała, jakby wyszła do oktagonu. Nie bijcie, nie bijcie. No, także tak to wyglądało, ale byłam też w szoku, że Fagata wygrała. W sensie wydawało mi się, że jednak Natalia jest mocniejsza, a tu proszę bardzo. Także te dwie walki dziewczyn mnie interesowały, spojrzałam sobie potem na szoty na TikToku. No i byłam w szoku, ale tutaj akurat Fagaty i Natalii walka, jak widziałam na szotach, to naprawdę była mocna. I tutaj naprawdę szacun, tutaj jest naprawdę moc. Także ciekawe, dajcie znać, czy oglądaliście Hajlik. Ja ogólnie uwagę walki samej Gali nie oglądałam, tylko te szoty potem. Ale tutaj no, te dwie walki mnie zaciekawiły, także dajcie znać, co o tym myślicie. Czy w ogóle śledzicie te walki, czy nie? Czy w ogóle pierwszy raz słyszycie ten temat? Po raz kolejny zbliżenie na oko, już teraz całe gotowe. Myślę, że jest okej, okay. Jak na dzień taki w domku, no to coś tam na tym oku się błyszczy, ale no, ten cień mi się naprawdę bardzo podoba. Przede wszystkim to, że ma ten brokat, który przepięknie odbija, także fajnie i szybko, przede wszystkim szybko. Czas na olejek, on niby tutaj w opakowaniu jest troszeczkę różowy i zobaczcie, tak naprawdę jego nie jest zbyt dużo, jak wyciągniemy tutaj już tą różdżkę, ale zobaczcie, że na ręce, no to gdzieś tam widać delikatnie, że to jest różowe, ale to jest bardzo minimalne, co dla mnie jest okej, bo jak mam takie olejki, to wolę, żeby jakiegoś tam mocnego koloru nie dawały, chociaż czasami wiadomo, mam ochotę, żeby miały kolor, ale to się da wtedy ograć inaczej. Bardziej uniwersalny jest taki właśnie bezbarwny, także tutaj fajnie. Nie widać jakiejś dużej zmiany, patrzy koloru tutaj w lusterko, ale ogólnie bardzo, bardzo ładnie pachnie ten olejek, to jest zdecydowanie na plus. Formuła jest taka nie klejąca, bo nie klei się, jak złączy i rozłączy usta, ale jest taka treściwa, więc rzeczywiście te usta może nam tutaj koić, więc duży plus. To ma robić. Tak to wygląda. Bardzo ładnie odbija światło też. Takie mokre usta po prostu, nie ma drobi, ale gdzieś tam jest taka tafla, także podoba mi się. Będę używać, także teraz tutaj zostaje ze mną i myślę, że w ciągu tego miesiąca go zużyję, bo nie jest to jakoś bardzo dużo. 2,5 ml? Tylko tyle to jest? To nie jest niedużo chyba, nie? Czy dużo?
Nie wiem, nie znam się na zawartości, dajcie znać. W ogóle wam zaprezentuję, tutaj mam adresy, ale to nieważne, tu mam koszulkę, prawda, taką świąteczną. Jak coś, jest ona z Pepko, ostatnio sobie kupiłam, 2 dyszki kosztuje, ale naprawdę ma bardzo fajny taki wzór, jeszcze wam tutaj pokażę z bliska. Taki świąteczny, są jakieś choinki, ciastka, laski, takie świąteczne 2 dyszki i powiem wam, że całkiem jest spoko, nie jest jakoś, wiadomo, super, jeżeli chodzi o materiał, ale jest okej. Bardzo fajna, świąteczna, także polecam, jak szukacie czegoś niedrogiego, a w świątecznym klimacie, no to Pepko. Zmieńmy trochę kadr, żeby ten film nie był taki stacjonarny całkowicie. Przyszedł do mnie dziś Mikołaj. I w piątek. No ale dzisiaj dopiero nagrywam vloga i zobaczcie, w piątek, może zaczniemy od tego, co przyszło w piątek. Jest to kolekcja Teamu X. Zobaczcie, bardzo lubię te ich formy pakowania. Są to takie bardzo ładne torebeczki. Tu mam pod ręką, jedną sobie zostawiłam. Wcześniejszą i one były takie fioletowe, a teraz jest taka właśnie personalizowana pod Team X, bardzo fajnie, więc już wam pokazuję, co tutaj jest, będzie zapowiedź od razu, będzie osobny film, myślę, że teraz we Vlogmasie przetestujemy i mamy tutaj 3 paletki Teamu X. Robiłam przegląd, patrzyłam na nie w Rossmanie, kiedyś jest na TikToku, że mamy wszystkie 3 odcienie. 2 myślę, że przetestujemy, bo te 2 mi się bardzo podobają. Ta też jest bardzo fajna, ona jest fioletowa, bardziej fioletowa, ona jest Patrycji Mouchano chyba. Chyba tak, tak. I ją chyba wam dam do rozdania, bo wszystkich nie potrzebuję. Za dużo też, więc nie chcę otwierać i marnować. Także 2 sobie przetestuję, a tą jedną odłożę. Mamy też puder Cherry Bomb. Tak, i on jest różowy. I to jestem ultra ciekawa, jak to będzie wyglądało u osoby, która ma ciepłą karnację. Także zobaczymy. Mamy też tutaj bronzer i rozświetlacz. Ta-da. Dalej mamy też tutaj... Co to jest? O, róż. Róż, więc fajnie. Też jest coś, co bardzo chciałam i ucieszyłam się, że u mnie się tutaj w paczce trafił. Jest to biały eyeliner z Ingrid. Także super. Mam tutaj już 1 zamówiony z Ezebry i dobrze mi się sprawdza, także zobaczymy, jak ten zadziała. Tu mamy też coś do brwi, takie płynne. Nie wiem. I błyszczyk. Jest przepiękny, taki ultra świąteczny. Opakowanie mi się bardzo podoba, ale zobaczcie, on jest przezroczysty, ale ma w sobie takie złote drobiny. Ciężko mi to będzie teraz pokazać, postaram się jakąś fajną roleczkę nakręcić. I tutaj mamy właśnie takie totalnie złote drobiny pomarańczowe, może troszeczkę i delikatnie różowe, także taką mieszankę. I nazywa się Twinkle Twinkle, więc tego jestem ultra ciekawa. Także w najbliższych dniach spodziewajcie się testu, nagram, przetestuję. 5 godzin minimum, tak jak zawsze. I zobaczymy, jak to się spisze. Podkład dam oczywiście Lovely Camouflage, nie? Także będziemy wiedzieć, co się z tym wiąże. Czy dobra kolekcja, czy niekoniecznie. Jeszcze wam pokażę ten liner biały od Ingrid, który już znam i fajny jest. To jest ten. Wszystkie jakieś białe elementy, jak teraz rysuję, to rysuję właśnie nim. A jeszcze słuchajcie, co do rozdanek. No to jedna z was, Oniku Ward. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Word jest taki nikt, jak dobrze pamiętam, zwróciła mi uwagę na to, że ona jest na przykład wykluczona ze wszystkich rozdań, bo zawsze daje obserwację Instagrama jako regulamin, jako zasadę jedną, no bo też tam po prostu biorę od was adres. I teraz przemyślałam to, bo na przykład ona właśnie, pewnie oglądasz, także ty, komentujesz każdy film, i jesteś tutaj rzeczywiście aktywna i wiele z was takich jest tutaj i też pisaliście, że gdzieś tam albo nie macie Instagrama, albo TikToka, także chcę wszystkie platformy doceniać, także stwierdziłam, podsumowując, że kolejne rozdanie będzie z dodatkiem, jeżeli chodzi o Instagram, jeżeli będziecie chcieli zaobserwować, to będzie mi miło, ale nie będzie to warunek konieczny, no bo rzeczywiście może być tak, że ktoś nie chce mieć aż tyle mediów społecznościowych, także teraz kolejne rozdanie będzie tutaj na YouTubie. Tak typowo pod YouTube, Instagram będzie opcją dodatkową, właśnie w stronę to będzie ukłon osób, które też tego Instagrama czy tam TikToka nie mają, żeby też mogły coś tutaj wygrać za to, że są. Także kolejne rozdanie będzie takie i w momencie, kiedy wybiorę odpowiedni komentarz, będę prosiła o podanie e-maila, także w odpowiedzi do mojego komentarza, że wygraliście, trzeba będzie napisać mi e-maila i ja się wtedy skontaktuję, tak żebym wiedziała, że wysyłam rzeczywiście tej osobie, która tutaj była, która tutaj skomentowała. Także dajcie znać, czy wam się podoba takie rozwiązanie. Niektóre rozdania będą właśnie takie, niektóre będą z obowiązkiem obserwacji Instagrama, niektóre będą tylko na Instagramie, niektóre będą też tylko na TikToku, także się nie gniewajcie, ale mam te 3 platformy i chcę też właśnie nagradzać osoby, które są i tu, i tu, i tu, gdzie czasami może jak mają TikToka, to nie mają YouTube'a czy Instagrama, także chcę to jakoś tak podzielić i wydaje mi się, że jutro też ogłoszę kolejne rozdanie takie na aktywność na Instagramie do końca roku.
Tak mi się wydaje, bo też dodaję teraz codziennie na Instagramie, więc będzie fajnie gdzieś tam nagrodzić te osoby, które pomagają mi tutaj to zaangażowanie powrócić, żeby gdzieś tam na te dobre tory z algorytmem wyjść na prostą, bo gdzieś tam ten algorytm mnie no tam blokuje jednak, wiecie, bo gdzieś tam nie zawsze byłam taka aktywna, regularna, tutaj na YouTubie jestem cały czas regularna, od kiedy założyłam ten kanał, także tutaj fajnie z tym algorytmem się zaprzyjaźniliśmy, a na Instagramie to nie mogę się jakoś odbudować, także myślę, że taka nagroda musi dla Was być. Musi być, bo mam tego dużo i chcę się z Wami dzielić. Także dzisiaj taka dłuższa pogadanka. Dajcie znać, czy się cieszycie, że gdzieś tam zrobię też takie rozdanie w stronę Was, typowo osób z YouTube. Mikołaj do mnie dzisiaj przyszedł z Bandi. W tym roku miałam możliwość współpracy z Bandi na Instagramie 2 razy. Tak, bardzo się z tego cieszyłam, ponieważ markę Bandi znam od zeszłego roku. Jakoś tak. Wtedy kupiłam pierwsze rzeczy w Hebe. Bo też dużo od Was słyszałam dobrego na temat Bandi, a potem właśnie przez to, że kupiłam, gdzieś tam oznaczałam, że używam, że coś zużyłam, no to właśnie miałam możliwość współpracy barterowej z nimi i ostatnio dostałam wiadomość w piątek, że przyjdzie do mnie paczka, że Mikołaj właśnie wysłał mi prezent za ten ostatni wspólny rok, także bardzo się cieszę, dostałam dzisiaj, przyszło. I zobaczcie, bardzo ładne opakowanko. Też te opakowanka chyba są w zestawach, jak się kupuje, z tego co pamiętam, jak ostatnio patrzyłam stronę. I zobaczcie, już otwieramy. Mamy tutaj karteczkę z życzeniami, bardzo lubię i doceniam. Tutaj mamy taką też karteczkę z drugiej strony. I tu jest właśnie wszystko opakowane. I zobaczcie, tak to wygląda. Co się cieszę i to bardzo doceniam, to... Mamy taką suszoną pomarańczę, czyli klimat świąteczny, przepięknego pierniczka i wesołych świąt, więc ekstra. I nawet znalazł się cynamon, to jest chyba cynamon, tak mi się wydaje, także mega fajnie i już Wam pokazuję, co to za produkty. Pierwszy produkt to bursztynowy krem do rąk regenerujący z pompką, więc idealnie dla mnie. Ma tutaj olej rycynowy i kwas bursztynowy, 75 ml, nie znałam tego produktu, bardzo się cieszę, bo... Jak nie wiecie, to ja mam bardzo przesuszone ręce i do końca nie wiem, nie jestem w stanie tego stwierdzić i też jak rozmawiałam z dermatologiem, to chyba nie mógł stwierdzić, czy ja te ręce przemroziłam, jak byłam 3 czy 4 lata temu na skokach w Zakopanem, czy te ręce to jest kwestia tego samego, co na mojej głowie, czyli zapalenia skóry. Także nie jestem pewna, więc jak teraz używam no to dużo kremów, to w miarę się to ogarnęło. Mamy też kremową piankę oczyszczającą, ona jest z serii Pure Care. Taka, także też jestem bardzo, bardzo, bardzo jej ciekawa. Dalej mamy coś z super serii, czyli Boost Care. Akurat tego kremu nie miałam, z tego Boost Care miałam, witaminę C, też jest bardzo fajna jako dodatek. Jest to krem rozjaśniający z kurkumą, także super. Ma rozjaśniać przebarwienia, równomiernie poprawia kolory skóry, nawilża i wygładza, przywraca jaśniejszy i wypoczęty wygląd cery. Bardzo też lubię krem z witaminą C. I teraz się zastanawiam, czy to jest to samo? Nie, to jest chyba coś innego. Bo to jest z kurkumą, nie z witaminą C. Także to jest coś innego, tego jeszcze nie miałam. Ten z witaminą C też Wam pokażę, bo kończy kolejny krem, więc teraz się przerzucę na ten z witaminą C. Także Wam pokażę. I ostatnia rzecz, to też jest nowość chyba, bo to jest emoliencyjne masełko oczyszczające z kurkumą 2 w 1. I to masełko ogólnie znam, emoliencyjne, takie duże ono jest. I chyba też jest w takiej mniejszej wersji też. Ale w każdym razie, ono jest zwykłe, emoliencyjne masełko. A tutaj teraz widzę, że jest z kurkumą, czyli to jest dodatek chyba nowy, także to jest chyba nowa wersja. Muszę to przepatrzeć, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest nowa wersja, czy po prostu tamta wersja została ulepszona i tylko teraz jest to, nie wiem. Muszę sprawdzić, muszę dopytać, ale bardzo się cieszę, bo przetestuję. Te masełka są świetne ogólnie. Jak kupiłam to duże na promocji, to naprawdę wystarczyło na dobrych kilka miesięcy. Także bardzo dziękuję marce Bandi, dajcie mi znać w komentarzach, czy znacie, czy macie jakieś hity i czy chcecie poznać moje hity z Bandi. Też kolejny krem od nich zużyłam i jest już w denku, czeka na nagranie denka, to też Wam pokażę. Jak chcecie moje hity z Bandi, to też dajcie znać, to Wam powiem i pokażę, bo część z nich mam. Także dziękuję bardzo, jest to prezent, nie żadna współpraca, nikt mi za to nie płaci, żeby było wszystko jasne, bo teraz musi być wszystko transparentne. No ja zawsze Wam mówię tak jak trzeba, ale jak tak przeczytałam te wszystkie zalecenia UOKiK, to moje prawnicze serce się załamało, jak to wygląda. O tym możemy kiedyś indziej porozmawiać, co ja o tym myślę, bo to jest temat rzeka. W każdym razie bardzo fajnie, dziękuję bardzo za prezent. I ostatnia nowość, której też się nie spodziewałam, przyszła właśnie dzisiaj. To z Bandi przyszło rano, a to przyszło przed południem, podczas moich ostatnich zajęć. Nie spodziewałam się, totalnie. Ale jedna z Was już mi, Ola, pozdrawiam Olę, Ola mi zawsze wysyła różne najnowsze informacje.
właśnie powiedziała mi, że jest nowa kolekcja od Belle, już pojawia się. Także to jest nowa kolekcja od Belle. Zobaczcie, tutaj mamy karteczkę, bardzo zawsze doceniam to, że jest napisane Mario. Mario, Mario to był w grze. Także w ogóle jak nie wiecie, to ja mam na imię Maria, Mary od Maria, czyli jak odmienimy to Mario. Bardzo rzadko ktoś do mnie tak mówi, najczęściej na studiach, zawsze to Mary albo Marysia. I mamy tutaj z tyłu wszystko opisane. Także spodziewajcie się testu kosmetyków Belle jutro, myślę, że dzisiaj myślę, że zdążę nagrać i jeszcze potestować przez 5 godzin, bo jest tutaj co testować. Dlaczego? Bo mamy podkłady. Jestem z nich bardzo zadowolona, jestem bardzo ciekawa. Mamy 01 i 02, ale oba odcienie są bardzo jasne, zobaczcie. Widzicie? Bardzo jaśniutko wyglądają, także mamy tutaj Party Look Foundation. Trwały podkład z kwasem hialuronowym. Dalej mamy taki setting spray, więc będzie to utrwalacz do makijażu, 50 ml. Mamy też w takim już znanym opakowaniu, często to opakowanie się pojawia, tylko wiecie, zmieniona jest szata graficzna. Mamy tutaj sypki rozświetlacz do twarzy i ciała, także też zobaczymy, co to będzie. Więc jutro będzie test z Bella. Mamy też dwa sypki cienie. Ta-da! Myślę, że ten Wam odda, a ten sobie użyję, bo takiego jeszcze nie mam. To jest taki fiołkowy, taki troszeczkę różowy, lawendowy. Mamy tutaj ciemniejszy taki, chociaż on też nie jest jakiś bardzo ciemny, jest taki szampański. No ale ten mi się bardziej podoba i ten mam podobny, także użyję sobie tamten, a ten Wam oddam do rozdanka. I mamy też puder blurujący, taki, też fajnie to wygląda. I coś jeszcze jest? Chyba tak. Tak, jeszcze jedno. Jest to błyszczyk Funky Creamy i mamy tutaj taki odcień nude. Więc fajnie, jestem ciekawa, najbardziej chyba tego podkładu, bo to nie są drogie rzeczy, drogie kosmetyki, więc jak będzie super, to trzeba będzie lecieć i sobie kupić, jak komuś brakuje dobrego, taniego podkładu. Także trzymajmy kciuki, żeby się okazało, że jest świetny. Od razu dajcie mi znać tutaj w komentarzach, co myślicie, czy Wam się podoba ta kolekcja i którego kosmetyku jesteście najbardziej ciekawi. A może już któryś dorwaliście i któryś przetestowaliście, to też napiszcie oczywiście, będę czytać. Przez ten śnieg jest tak ciemno, mam normalnie włączone światło i oprócz tego jeszcze 3 LEDy i tak jest średnio. No ale dobra, otwórzmy kalendarze, jestem ciekawa. Tutaj mamy ciuchcie, o, 12, więc jest szansa, że jest coś ciekawszego i bardziej ekscytującego. No zobaczmy. Moje ulubione Hipcio. Bardzo polecam. Hipcie w Divizie najbardziej się opłaca, bo nie są pojedyncze, tylko są pakowane po 6, jak dobrze pamiętam. Także dzisiaj na tak. Dzisiaj jestem na tak. W końcu nie Kinderek. W końcu nie Kinderek i coś, co jest po prostu Kinder czekoladą. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy ten duży kalendarz. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. 12, jesteśmy już w połowie, słuchajcie. O, ale małe akurat okienko. Takie nieduże. Dajcie znać, czy ktoś z Was wczoraj oglądał skoki. Dajcie znać, czy w ogóle ktoś jest tutaj, kto ogląda skoki. Ja oglądałam, jestem mega fanem, jak ktoś jeszcze nie wie. I ten wczorajszy konkurs był niesamowity. Och, jak Dawid lata, to jest niesamowite. Dobra, w międzyczasie Bioderm. Mamy tutaj Bioderm. 5 ml, malutko troszeczkę. No ale cóż, z proretinolem, Multi Correct Cream, czyli krem z proretinolem. W sumie wczoraj było serum z proretinolem, tylko że z Avonu, także no dobra. 5 ml jest ok. Ja sobie chyba zostawię któryś ten krem 5 ml albo dwa na jakiś wyjazd na wakacje, bo zawsze muszę zabierać duże i mi się to nie bardzo nie wierzę, słuchajcie. Wyciągnęłam prawie cały ten kalendarz i okazuje się, że on tu ma stopkę normalnie do trzymania, do tego, żeby go postawić. Ale czad! Ale jak to ma działać? Nie wiem. A może i nie? Chyba tak. I oprzeć. Chyba w ten sposób. No i... No dobra. I tak ładnie wygląda w tym opakowaniu, więc chyba go tak zostawię, ale... Dobrze, że w połowie, a nie na koniec znalazłam te opcje. I raz Makeup Revolution. I zobaczmy, co się kryje. Ten cień wpłynie i olejek mnie bardzo, bardzo zaskoczył. Bardzo mi się on podoba. I też mamy coś małego, także... Zobaczmy, czy to będzie w końcu jakiś błyszczyk, bo tak myślę, że błyszczyk, że tyle będzie tych błyszczyków, a to się okazuje, że to były inne rzeczy niż błyszczyki. Tak, nie. Znowu jest to płynny cień, tylko taki jasny. Fajnie też, on będzie super w kąciki. Ten chyba Wam zostawię, bo po tym aż tyle, więc ten chyba Wam zostawię, bo taki jasny mam fajny z Bella. A go już otworzyłam, a ten mogę nie otwierać, więc co myślicie? Chcecie go w rozdaniu? Dajcie znać.
i Sephora. Ekscytujący kalendarz i mamy tutaj ostatni z góry, więc trzeba będzie zdjąć te wszystkie pudełeczka albo pozamieniać po prostu górę z dołem. I zobaczmy. Dwunastka. Dosyć duża. Co to jest? Co to jest? Christoph Robin. Nie znam. I jest to mask. Chyba maska. Czekajcie, o, jest po angielsku. Wygląda to tak. I tutaj mam zagwozdkę, co to jest. Ja nie znam tego produktu. Myślałam, że to jest maska do twarzy, ale mamy tutaj z tyłu napisane after the shampoo. Czyli po szamponie. Czyli to jest maska do włosów? Nie wiem, 40 ml na to by wychodziło. Ja to jeszcze sprawdzę, no ale innej opcji nie widzę, no bo after the shampoo, no to inaczej co? Czyli maska do włosów na to wychodzi. Też fajnie, cieszę się. Jeszcze sprawdzę na pewno, żeby nie było, że wiecie, nałożę sobie coś na twarz, co jest na włosy, albo na włosy to, co jest na twarz. Także wydaje mi się, że to jest do włosów, no bo szampon, więc tak mi się wydaje. I moi drodzy, dziś taka zawartość. No może nie jest to nic nie wiadomo jak ekscytującego, ale jestem ogólnie zadowolona. Hipcio, top. Tutaj ten cień, no biorąc pod uwagę, jak przed chwilą ten testowaliśmy ciemniejszy i jak fajnie wyglądał, no to ekstra. Jeżeli to jest maska do włosów, to jest też super. Wiecie, jakie mam długie włosy, także ekstra. To jest po prostu coś, co wykorzystam i fajnie będzie sobie przetestować. No i z tych kremików też jestem zadowolona. Z Biothermu nigdy nic nie miałam, więc po kolei sobie potestuję, zobaczę, czy moja skóra dobrze z nimi reaguje, czy raczej nie. A 5 ml to jednak na troszeczkę wystarczy, no bo normalnie krem ma je 30 ml, także spoko, myślę, że kilka dni sobie będzie można potestować, a szczególnie, że mogę sobie go zabrać takiego małego właśnie maluszka ze sobą gdzieś, jak będę jechać. Także ogólnie, no wiadomo, nie jest to nic ekscytującego, ale ja też patrzę na to, czy coś zużyję. A to są rzeczy, które na pewno zużyję i wiem. Także jestem bardzo zadowolona. Więc jak słyszę, że ktoś mówi, że a, to okienko jest nieekscytujące. No dobra, ale użyjesz to? No niekoniecznie. No, więc czasami coś prostszego według mnie jest lepsze niż nie wiadomo co. Dajcie znać, co wy myślicie. Wiadomo, lubię też takie różne dziwactwa. Ale patrząc pod takim kątem praktycznym i tego, czy zużyjemy, no to zużyjemy to, co jest dzisiaj. Dajcie znać, czy też tak myślicie. Jesteśmy w łazience. I tutaj już wyjmuję ten dozownik do mydła. On jest z Rossmana z tamtego roku i widzę, że w tym roku jest reniferek, więc kupię chyba go też, jak będzie jeszcze na wyprzedaży, to myślę, że go dorwę, a tutaj jest właśnie taki Mikołaj. Muszę go przyczyścić i on będzie tutaj teraz stał. Na dziś to wszystko, taki szybki vlogmasek. Muszę jeszcze go dzisiaj wrzucić, także lecę zrzucić pliki i zmontować. Mam nadzieję, że się uda. Dajcie znać, czy fajnie tak czasami przetestować właśnie kosmetyki z kalendarza. Co o nich myślicie? Czy wam się podobają? Ja jestem bardzo zadowolona, będę używać, więc zostają tutaj na wierzchu, będą używane. Ten cień wygląda przepięknie i cały czas ten olejek już na ustach siedzi, ponad 2 godziny, prawie 3. I cały czas go czuję, więc fajnie nawilża, jestem na tak. Oczywiście dajcie znać, co myślicie o tych produktach, o produktach z kalendarzy i o tym, co do mnie przyszło. Czy cieszycie się na test Teamu X w tej kolekcji i czy czekacie na ten test z Belle i czy chcecie go jutro? Oczywiście pamiętajcie o łapeczce w górę i zapraszam Was na Instagrama i TikToka. Także czekam na Was w komentarzach i widzimy się jutro. Pa! Come and behold him, born the king of angels. Come let us adore him. Come let us adore him. Come let us adore him.